Siemanko. Niedawno pisałem na Facebooku odnośnie projektu układu elektronicznego pozwalającego zmieniać odczyty analogowe z takiego właśnie potencjometru na ramki CAN bus. W ten sposób emulować oryginalny lewarek Mercedesa dla skrzyni automatycznej 7226. Po co to ustrojstwo? To ustrojstwo pozwoli na przykład na zamontowanie, na wykorzystanie oryginalnego lewarka w samochodzie. Niekiedy są na przykład przy kierownicy w starszych autach, a niekiedy są bardzo dziwne jakieś konstrukcje, które byśmy chcieli zostawić w oryginale, ale skrzynia Mercedesa wymaga specyficznego sterowania. W tym momencie taki układzik nam pozwoli na to, by emulować ten lewarek. Jak to będzie się fizycznie podłączało? Docelowo potencjometr będzie połączony z dźwignią. Dźwignia przesuwa ramię. To akurat jest potencjometr z poziomowania zawieszenia z BMW. Chciałbym docelowo bazować właśnie na takim module, w związku z faktem, że jest po pierwsze bardziej odporny na warunki atmosferyczne niż taki zwykły potencjometr elektroniczny, no i po drugie mamy już od razu przygotowany tak naprawdę produkt z miejscem na montaż, z dźwignią i powiedzmy z jakimś tam popychaczem. No i teraz jak działa układ elektroniczny? Będę obracał osią potencjometru i w tym momencie będą się zmieniały wartości CAN bus. 230 ID to jest właśnie elektroniczny lewarek Mercedesa. Mamy data 17, data 1C i tak dalej, i tak dalej. I to są pozycje PRND i pozycje między PR i PD, z tego co pamiętam, bo lewarek Mercedesa ma jeszcze takie półpozycje, też sygnalizowane przez ramki CAN bus, o przełączaniu właśnie z pozycji parking. Że w ten sposób, zmieniając pozycję potencjometru, mamy odpowiednio emulowaną, znaczy wysyłaną ramkę CAN bus i w ten sposób mamy praktycznie emulowany oryginalny lewarek Mercedesa. Jutro prawdopodobnie będę montował właśnie ten potencjometr. Później odczytam z niego wartości, tak żeby wprowadzić na stałe do układu elektronicznego. To jest taki ładny mały układzik elektroniczny już przygotowany. I powinno to wszystko śmigać. Dzięki za uwagę.